Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i zobaczcie na to. Te pierdy. No niby w tej grze to wygląda tak, wiecie, tak, takie po prostu pierdy. I powiem wam, że ja nagrałem taki jeden pierd. Możecie to zobaczyć na jednym z filmików chyba z lotu w Chojnie, z lotu motoryzacyjnym. Z locie motoryzacyjnym, gdzie chyba był tam Opel Astra, tak zajebiście przerobiony, i na kamerze, jak ja to nagrałem, nie było czuć tego takiego pierdu, bo to się nagrało i to było słychać dokładnie tak jak w tym NFS-ie, no nie? Ale ja tam stałem za tą kamerą i to nagrywałem. Moi drodzy, jak to pierdziało, to mi normalnie uszy rozsadzało. To jest tak, takie głośne. To nie jest tak jak tutaj w grze wy słyszycie, czy ja słyszę teraz. To jest naprawdę taki głośny boom. To jest takie... Kurde, ciężko to opisać. Jest jakby, nie wiem, milion petard nagle wybuchło w jednym czasie. Taki to jest boom, że nic przez chwilę nie słychać. No serio mówię. I to było pojedyncze pierdnięcie. Jestem ciekawy, jak to wygląda w przypadku takiego wielokrotnego pierdnięcia. Kiedyś byłem też na Poznań Motor Show i był tam Lamborghini Aventador, i na takiej ogromnej hali co jakiś czas ten Aventador był uruchamiany, no i tam ktoś po prostu deptał mu troszeczkę, żeby popierdział, i jak go włączali, to każdy się obracał, co się dzieje, co się w ogóle dzieje na tej hali, coś tutaj pierdzi, ktoś puszcza petardy, nie wiem, w środku jakiś atak. A to po prostu był Aventador, który tak zajebiście głośne bąki puszczał, że to się tak roznosiło jeszcze po tej hali, że to był normalnie szok. I to nie jest tak naprawdę jak w tej grze tutaj, jak my słyszymy. I ciężko to uchwycić nawet jakąkolwiek kamerą, jakimś tam dobrym mikrofonem, bo głośniki tego pierdu po prostu nie odtworzą. Nie ma opcji po prostu takiej. To trzeba być na żywo, zobaczyć, posłuchać. I już niczego w życiu więcej nie posłuchasz. Nie no, aż tak mocno to nie jest, ale to jest naprawdę coś konkretnego, taki pierd, takie coś posłuchać. To jest najfajniejszy pierd, jaki w życiu możesz posłuchać, poczuć troszeczkę. Zdecydowanie, coś fajnego. Tym bardziej od Aventadora. Tam nie wiem, o kurde, a to naprawdę było mega głośne, to jeszcze głośniejsze od tej Astry. Wow. Ta Astra, pamiętam, że była na Nitrze, 650 koni mechanicznych miała. Masakra. No ale oczywiście nie taka zajebista trakcja jak w przypadku Aventadora. Tutaj jest jakaś ukryta część do mojego samochodu jakiegoś tam, nie wiem do którego jeszcze. Ale możemy sobie ją zebrać. Myk. Te części się pokazują tu co jakiś czas. Nowa część, co to jest? Wałek rozrządu Elite, czyli taki dosyć dobry. Tu mamy do zaliczenia bączka kolejnego. Te rzeczy się chyba pojawiają wraz z jakimś tam poziomem albo fabułą, nie wiem. Zaliczy mi? Zaliczyła. Dobrze, zadzwonił do mnie Spike, powiedział: ej, słuchaj, wiesz co, musimy się spotkać. Dude, to będzie awesome. Tempo, ser... coś tam. Dobra, lecimy. U Spike'a tak naprawdę niewiele robiłem tych wyścigów. On przeważnie ściga się na czas, każe nam jechać jakiś tam określony tor w określonym czasie, bo on driftować nie umie po prostu, więc musimy się ścigać i jemu chodzi o tempo. Co najmniej trzecie miejsce. Kasy mam mało, a chciałbym stunikować mojego Mercedesa. W planach mam też kupić jakiś taki samochód bardziej popularny, typu Golf MK1, bo tutaj jest taki Golf, nie wiem czy to jest akurat MK1, chyba MK1, no gdzie się spychasz? A z przodu jedzie oczywiście Spike. Muszę tu uzyskać co najmniej trzecią pozycję, no ale przecież nie będziemy od tak po prostu oddawać wszystkich dwóch pierwszych pozycji. Nie. Tak, jak mówiłem, ze Spike'em chyba mam małe postępy, więc oni nie powinni mi tutaj stanowić dużego problemu, po prostu ich sobie powyprzedzam bez większego trudu, tak myślę. I przy okazji przetestuję coraz to nowe ustawienia do mojego BMW. Chodzi oczywiście o drifting. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku,
większość, właściwie wszystkie samochody, każdy z nich prowadzi się inaczej. Trzeba się do tego przyzwyczaić, dostosować odpowiednio. Ciekawie prowadziło się Porsche w poprzednim odcinku, możecie sobie zobaczyć, jak prowadziło się Porsche. Ops, ops, ops. Porsche prowadziło się inaczej, zupełnie, było mega trudne do prowadzenia w drift. Może nie tak mega, nie było w 100% na grip zrobione, na pewno nie, ale ten drift był bardzo płynny, dużo kontroli podczas tego driftu, zdecydowanie. Coś, czego mi brakuje troszeczkę w BMW, ale jednak w ostrzejsze zakręty się fajniej wchodzi. I teraz tak, jakbym się przesiadł na przykład do takiej Hondy S2000, którą też mam w garażu, no to podejrzewam, że jeździłbym jeszcze gorzej niż jeżdżę teraz, czyli ogólnie słabo. Tam jakiś gracz chyba próbuje mnie dogonić. Widziałem, że tam skręca w moim kierunku i chyba mnie mijał kilka razy na mapie. Więc prawdopodobnie chce się pościgać, nie wiem, może pościgam się z nim, czemu nie. No ale na razie muszę ukończyć ten wyścig. Jak widzicie, zostawiłem spajka, no jest bardzo z tyłu. Mało się by mnie rozwaliło drzewo, ale jakoś udało się z tego wyjść obronną ręką. Pięknie! I meta! Poszło ładnie. Dobra. Poza skalą, stary szacun! Kurde, oni tutaj mają mnie za chyba najlepszego kierowcę na świecie. Spike. Insane! Zniszczyłeś system, man! Dobra, dzwoni Amy. Amy się umówiła ze mną na kolejny wyścig, albo kolejne coś. Garaż, tak, idziemy do garażu, zobaczmy kascenkę, co chce od nas Amy. Ja jestem ciekawy, co teraz się będzie działo. Ostatnio skradła samochód. Nie, nie ona. Ten typek taki, co wygląda jak pijak. Ukradł samochód i Amy się nim ścigała, ja zresztą też się nim ścigałem. To jest właśnie to Porsche RSR, o którym wam wspomniałem przed chwilą. No i zobaczymy, co się teraz będzie działo, jak się fabuła potoczy. Czy ten koleś, któremu został skradziony ten Porsche, będzie miał jakieś wąty do nas, do tej całej ekipy popaprańców lekkich. Powinien mieć. Będzie taka wojna gangów może. Hey yo. It's all about balance. Start with the soul and the body follows, brother. Look at these cars. The mistake is to see the science only, construction. But to change the game, you need a vision. You gotta be an artist. And like any respectable artist, we start on the inside. The engine is the heart. And only once that engine is tuned to perfection, do we focus on what hooks it up to the asphalt. Travis set us up with a niche supplier. Top tier parts for that final 10%. Ooh, shit. I saw Nakai-san work a build once. It took him 4 hours just to fit one wide body flare. Folks came and left. An unartistic mind grows bored with perfection. But the Nakai-san, every panel was a single brushstroke. It was a masterpiece. Precisely why I'm worried he'll never come. Don't worry. He'll come. O, okej. Okay. To jest moje BMW. Troszeczkę może bym przemalował. No ale dobra. Ma być dodany ogólnie do gry patch, który doda, nie wiem czy już został dodany, chyba jeszcze nie, który doda ogólnie odbijanie winyli, winyli i parę innych rzeczy. Tak, 19 tysięcy dolców. Czas chyba zmienić samochód na inny. A chodzi mi tutaj oczywiście o Mercedes. Bierzemy. Niewiele tutaj mogę tak naprawdę polepszyć. Okej. Okay. Ustawiłem go na drift. Ale z osiągami jest tutaj tak, że chyba niewiele tu mogę zmienić, bo te części będą dość drogie, tak myślę. Może nie filtr powietrza akurat, sportowy jakiś tam. Ale już wszystkie inne takie wyższe części. Właściwie mam kilka takich części naprawdę konkretnych, które są znalezione przeze mnie. To są części jakieś tam elitarne. Więc można by się z tym troszeczkę pobawić i je tu zainstalować do mojego Mercedesa.
O, chociaż można je zainstalować tylko do... O kurde. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Mogę już kupić najlepszą turbosprężarkę za 25 tysięcy dolarów i sobie to zostawię na później. Elektryka, myk. Dobra, to takie tanie rzeczy można sobie dokupować, ale one tak naprawdę niewielki mają impact na osiągi. No a to już mi nie starczy kasy na to. Zaraz, tutaj gdzieś powinny być części naprawdę dobre z tych elitarnych. O, mogę kupić zawieszenie, proszę bardzo. Jeszcze mi kasiory starczy. Na pewno niektóre części będzie można tutaj sobie zamontować z tych, które już znalazłem. Na przykład dzisiaj, teraz, znalazłem sobie coś tam też. Tutaj już filtr, to już zatoczyłem koło. Ale moment. Czy je się na pewno montowało tutaj? Nie. Sprawdźmy... Tak, powiadomienia o częściach. Chłodnica międzystopniowa. Co to jest? Odbierz. Co? O, właśnie, można odebrać dla konkretnego samochodu. Świetnie. Myk. To jest jakaś unikalna część. Można je sobie wsadzić. Dostępne dla wielu aut. Mercedes. Myk. Teraz prawdopodobnie osiągi trochę wzrosły. Nie spojrzałem, jakie miałem wcześniej. O, chłodnica, tak. Zainstalowaliśmy chłodnicę. Układ chłodzący. No i tutaj mi się właśnie zainstalowała. Posiadane, to już mam posiadane. No ale to nie wiem, czy to miałem, czy to nie miałem. Dobra, nieważne. W każdym razie Mercedes wierzę, że jest dużo lepszy. Sprawdzę, czy są jakieś naklejki gotowe, malowania do tego auta. Szkoda, że nie można teraz sobie obejrzeć, jak to wygląda tutaj dookoła. W każdym razie mnie się podoba strasznie ten kolor. I bardzo lubię w tym NFS-ie fakt, że można sobie dostosować każdy kolor, albo zrobić taki bardziej matowy, albo taki bardziej połyskliwy. To naprawdę jest bardzo, bardzo fajne, bo można dodać odpowiedni charakter dla auta, dla karoserii. Czasami fajnie jest w ten sposób uwypuklać jego najfajniejsze miejsca. Nie wiem, jak to mogę wam powiedzieć inaczej, ale właśnie taki kolor zastosowałem sobie do tego Mercedesa i mi się strasznie podoba. I zauważcie, że do tych, wygląda na to, że do tych egzotycznych samochodów tak naprawdę zmian wprowadzić za wiele nie można. Co mi specjalnie nie przeszkadza, bo te samochody są piękne same w sobie. Tutaj mamy, co my tu mamy? Tu mamy u Amy coś tam, jakiś sprint. Ja często robię u niej misję, bo za nie odblokowuje się kolejne części, które można zainstalować do swojego samochodu. Dlatego Spike został w ogóle gdzieś tam z tyłu. Ja nie wiem, co ja dostaję właściwie za to, że u niego wykonuję tę misję. Ale muszę się temu jakby lepiej przyjrzeć. Dobra, i zobaczcie, teraz jadę egzotykiem i mam do czynienia z egzotykami. Mam tutaj McLarena, chyba 650, wiem, że ma nazwę chyba 650. Jest tutaj Lamborghini Diablo i kilka innych egzotyków, które zostawiły mnie już z tyłu. No niestety, ten poziom może się okazać zbyt trudny dla mojego Mercedesa. Ups, ups, kurde, co mi się podziało. Mamy tutaj GTR-a i chyba z przodu jest Lamborghini. Woo! Poszło. Może nie będzie tak trudno. Widzę, że te boty się tutaj dosyć rozbijają. Nie ma się co dziwić. Prędkości osiąga się tutaj dosyć spore, jak widzę. Jest i Amy w swojej 180. Ale dobra, jestem piąty. Niedobrze, niedobrze. Znowu Robin dzwoni. Muszę się rozłączyć. Sorry, ale prowadzę teraz wyścig na śmierć i życie. W każdej chwili mogę się z kimś zderzyć, więc tak nie bardzo mogę rozmawiać. Przepraszam, przepraszam, ale później umówimy się na randkę, na kolację ze śniadaniem. Trzymaj się. Serio, ty też? I can't believe this. Ja też nie mogę to uwierzyć, że nie odbiorę od ciebie telefonu. A jednak nie odbiorę. Hop, 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 hop. Nie mogę skręcić. Oj, ciężko będzie i dogonić tym samochodem. Chyba będę musiał z powrotem zmienić na BMW albo na Hondę.
Bo w tych samochodach właśnie mam dosyć dobre części. Zwłaszcza, że tutaj ciężko jest osiągnąć, kurde, 250 km na godzinę tak naprawdę jadę. 200, no dobra, 250 jakoś osiągnąłem. 260, ale czy 300 będzie? Oj, ciężko, ciężko. Co jest dziwne, ten samochód bez problemu powinien jechać 300 km na godzinę. Nie wiem, jakie są jego realne osiągi w rzeczywistości. Ale na pewno lepsze niż to, co mam teraz w grze. Standardowy powinien dużo lepiej jeździć, tak czuję. No ale mogę się mylić, wiadomo. Nie jeździłem jeszcze tym wspaniałym egzotykiem w rzeczywistości. A chciałbym, chyba każdy by chciał. Ojej, 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 wallride. Zmieszcza się. O, zajebiście, zajebiście. I meta. Wiecie co, nie, Mercedes chyba będzie dobry tylko do rywalizowania ze Spike'iem, gdzie nie mam takiego wysokiego poziomu trudności jak tutaj. Ale spokojnie, spokojnie. Pojedziemy sobie troszeczkę ze Spike'iem, chcę tym Mercedesem też pojeździć troszeczkę. Czy ja dopiero zauważyłem to, co zauważyłem? Tu się wysuwa spoiler. Chyba. Nie zwróciłem na to uwagi jeszcze, ale... Wysuwa się, wow! Tego w ogóle nie widać przez to, że ten samochód jest całkowicie ciemny. No ale dobra. Spike, gdzie ty jesteś? Z Amy na razie sobie rady nie dam. Ale ze Spike'iem myślę, że sobie poradzę. Co on tutaj ode mnie chce? Oj, oj, oj. Przyczepa Robin. Robin zaprasza mnie do swojej przyczepy. Okej. Okay. No dobra, zobaczymy, czy tutaj dam sobie radę. Widzicie, że ten poziom z takiego postępu w fabule się zwiększa, jeśli chodzi o poziom trudności i w ogóle. Okej. Okay. Spike chce się ze mną spotkać w bilardy. W biliardy. Pogramy w bilarda, koleżko. Yo, my man. You good? Let me tell you something about Magnus Walker, right? So the guy, he falls in love with his first Porsche when he was like 10 years old, right? And now he has this bunch of amazing Porsches, man. He set a new style. He even owns his own goddamn bridge. Yeah. See, that could be us, bro. Spike Bridge. Damn, I like the sound of that. See, Magnus, he knows Ventura Bay like the back of his hand. You know, he runs this place because he knows the spot so well. It's second nature to him, man. It's effortless. That's all we gotta do, bro. It's cake. We learn the spots, know the players, respect the game. Feel me? Wow, you're getting. No, Robin, mieliśmy się spotkać w przyczepie. Co ty tu robisz? Too late. I'm just getting started, baby. We want to get to Magnus. We gotta show him we're worthy. We smash that legendary run of it, and they'll have to come back at us. Yo, surf's up. Who's coming with? Take care of him. Okej. Okay. Zobaczmy, chłopacy, luzacy i Robin. Na co was stać? Gdzie jest Spike? Tam mamy Amy. Z Amy na razie nie chcę walczyć, bo jestem dosyć słaby moim Mercedesem. Ale Spike'a coś nie widzę. Jest Manu. Jest Robin, tu jest Amy, a gdzie jest Spike? O... Tak, ucieknij po dwuminutowym pościgu. Jakieś takie bezprawie tutaj jest. No dobra, spróbujmy znaleźć jakąś glinę. Przy okazji, w międzyczasie powinien zadzwonić do mnie Spike. Ciężko jest znaleźć tutaj gliniarzy tak naprawdę. Ale jak już ich znajdziesz, to trzymaj się ciebie kurczywie. Wystarczy jeździć właściwie po mapie. Na pewno to są miejsca, gdzie gliniarze są częściej. Na przykład może to być jakiś bar z pączkami. Na pewno nie na autostradzie. Na pewno gdzieś w takich miejscach jak tutaj. To są przeważnie jakieś parkingi, może stacje paliw. Przydałby się taki dwuminutowy pościg. Ja tak prawdę mówiąc nie... Nie lubię tych pościgów jeszcze w ogóle. No a to dlatego, że jakoś mnie one nie kręcą to raz. A też jestem w sumie ciekawy,
Jaki poziom da się tu osiągnąć? Czy są śmigłowce w ogóle? Wątpię. Wątpię, żeby były śmigłowce. O, proszę. Jak na zawołanie. Jest i policja. Zobaczymy, jak wyglądają tutaj pościgi. Świetnie buja tym, kurde, Mercedesem. Ej, ja nie muszę nic robić, oni się sami rozbiją. No, jak to w NFS-ach. Jest, dzwoni Spike. Ej, yo, dobra, później. 2 minuty musimy się tutaj męczyć z tym policjantem, któremu uciec tak naprawdę trudno nie jest. Prawdopodobnie gdybym docisnął gaz do końca, to już bym go dawno zgubił. On jedzie chyba Challengerem? Tak, to jest policjant Challenger. Wow, ale konkretnie się spycha. Tu mamy kolejną glinę. Wysokość mandatu się tutaj zwiększa. Są wyzwania ogólnie w tej grze, żeby osiągnąć jak najwyższy mandat. Tutaj jest jakiś gracz w jakimś tam samochodzie. To było, nie wiem co to było. Nie wiem co to był nawet samochód. A jeden gliniarz się chyba rozwalił właśnie o jego auto, nie wiem. Bo został tylko jeden na ogonie. No i dobra, mamy 2 minuty pościgu. No to co, możemy ich gubić. Gaz do końca i lecimy. Musiałem naprawdę jechać w połowie gazu, żeby ich nie zgubić przypadkowo. A zobaczymy co się stanie, jeśli będę jechał naprawdę po swojemu. Już się gdzieś tam rozwalili z tyłu, nitro pełne od tych wszystkich leciutkich driftcików. Tak staram się jeździć lightowo tym Mercedesem podczas pościgu i naprawdę z trudem udało mi się utrzymać ten pościg. A gubienie pościgu to jest, zobaczcie, mamy 5 sekund do końca pościgu, do zgubienia i tyle. Wystarczy się trzymać takich pobocznych dróżek albo po prostu jechać autostradą, żeby nie spotkać żadnego gliniarza. I udało się, coś tam zaliczyłem, nie wiem czy dostałem za to kasę czy też nie. Zwiększony poziom obławy. W miarę jak wysokość mandatu będzie rosła, gliniarze będą coraz bardziej chcieli cię zatrzymać. Im bardziej zjedziesz na ścieżkę bezprawia, tym wyższy poziom obławy, co oznacza, że więcej szybkich wozów coś tam. Czyli dlatego mam takich słabych policjantów. No proszę, ja się zastanawiałem właśnie, czemu mi tak dobrze idzie na tych pościgach i łatwo ich zgubić, a tu się okazuje, że po prostu tych pościgów robię zbyt mało, żeby miał takich mocnych gliniarzy, typu, nie wiem, w korwetach? Myślicie, że się pojawią jakieś gliniarze w korwetach tutaj? Nie mam pojęcia. Ale to możliwe, skoro później będą, było napisane, że później będą jacyś szybsi ci gliniarze. Zobaczymy. Zabawa na autostradzie. Dobra. Próba czasowa. Oj, kurde, ja tu jadę Mercedesem. Myślicie, że dam sobie radę? Pamiętajcie, miejcie to na uwadze, że Mercedes nie jest dobrze sfingowany jeszcze. Brakuje mi ciągle kasy. Ale tak naprawdę kasy nie zdobywa się tutaj szybko w tej grze. A przynajmniej trzeba się troszeczkę postarać. Jedyne co mogę wam powiedzieć, to fakt, że bardzo podoba mi się driftowanie w Mercedesie. I mam cały czas wrażenie, że panuję nad tym samochodem. Nawet po wyjściu z driftu, co się rzadko zdarza w tym NFS-ie, mam kontrolę nad tym autem, bardzo mi się to podoba. Chociaż czasami zdarzają się też sytuacje, że się rozwalę, no ale jak się okazuje, to jest nieodłączny element tej gry, więc nie będę się do tego, nie będę się nad tym specjalnie spuszczał, ani tym przejmował. Po prostu grajmy. Dobra, Spike. Czy ty rzeczywiście jesteś taki szybki, jak mi się wydaje? Haha, narzuciło duperę. Dobra, trochę jest jeszcze do mety, to jest 9 checkpoint na 22. Jest trochę tej zabawy tutaj. Fajne miejsce, szkoda, że się nie nabijają punkty za drift.
bo Spike już był w szarej dupie. Jeśli pamiętacie, jest to gościu jedyny chyba w Ventura Bike, który nie potrafi driftować. Zobaczcie, że ani razu, jak on jedzie tą swoją BMW-ką, nie zarzuci nawet leciutko dupką. On chyba ma ten samochód w 100% ustawiony na grip. Nuda jak cholera. Czego nie mogę powiedzieć o moim Mercedes. Mercedes jest po prostu... Ktoś mi napisał w komentarzach, nie wiem czy się reszta z tym zgadza, ale jedna osoba mi napisała, to chyba było pod filmikiem z Forza Horizon, gdzie jeździłem fenomenalnym Mercedesem C63 AMG, który brzmiał niesamowicie, brzmi do tej pory zresztą, za każdym razem kiedy tam wbiję do tego, do tamtej gry, to wow, po prostu łeb urywa. No ale ktoś tam napisał, że Mercedesy są nudne. O, zgodzę się. Mercedes okularnik w kombi jest nudnym samochodem. Oh shit, tu jakiś gracz jedzie. Wow! Co to było? Spike się rozbił. To głupek. Chyba Spike. Jest coraz bez problemu wygram. Dobra, chodzi tu o osiągnięcie czasu, którego... O kurde, zostało mi tak naprawdę niewiele. Muszę się pośpieszyć. To jest ostatni checkpoint. Przedostatni. Także ktoś napisał, że Mercedesy są nudne. Ja nie wiem, czy on jeździł wszystkimi Mercedesami na świecie, ale gdybym ja wsiadł do takiego C63, czy nawet starszego Mercedesa SLR-a, wow, widzieliście w ogóle jak te kokpity tam wyglądają? To jest jakiś statek kosmiczny, dosłownie. To wszystkie nowe samochody, tak samo Aventador. Widzieliście w środku jak wygląda Aventador? Widzieliście z bliska ten samochód, jak wygląda w środku? Siedzieliście w nim może? Jak można powiedzieć o takich wspaniałych egzotykach, że to są nudne samochody z takim potężnym zapasem mocy, jakim dysponujemy pod pedałem gazu? Absolutnie bzdura. Moim zdaniem są to fenomenalne samochody z bardzo unikalnym dźwiękiem wydechu. Ogólnie też dźwiękiem silnika. Nie wiem, czy to jest tutaj odwzorowane w tym NFS-ie. Można powiedzieć, że ten dźwięk jest zbliżony, jak właśnie w tych takich typowych Mercedesach AMG, chociaż ja muszę się przyznać bez bicia, ja nie widziałem, nie słyszałem jeszcze AMG na żywo, widziałem masę filmików, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku, nie da się odwzorować tego, co oddaje dźwięk wydechu w samochodach, a szczególnie z ogromną mocą. Dobra, zobaczymy czy zaakceptuje. Diesel Undead. Czyli to przypadek, że siedzi Diesel Undead w Aventadorze. Co myślicie ogólnie o tym malowaniu tego Aventadora w skali od 1 do 10? I no, musicie tutaj brać pod uwagę ten niesamowity spoiler, który genialnie pasuje do tego Aventadora. Po prostu gościu ma świetny gust, moim zdaniem. Jak można popsuć piękną linię tego auta, montując taką wielką ławkę na dupie i jeszcze mając na uwadze fakt, że jest tutaj, jest to samochód o zmiennej aerodynamice, czyli po prostu ten spoiler się reguluje wraz z tam z prędkością, czy ogólnie stylem jazdy. Jak można powstać takie piękne auto? Ja właśnie nie lubię montować spoilerów w grach wyścigowych do aut, gdzie ten spoiler jest jakoś tam regulowany, wysuwany, na przykład w jakimś tam Bugatti Veyronie, czy nie wiem, w McLarenie P1, tam jeszcze ma ten wysyłany spoiler. No nawet taki Mercedes SLR, czy też jest masa ogólnie tych samochodów. Nawet taki McLaren MP4, prawda, też ma ten spoiler wysuwany. Ja nie rozumiem, jak można do takich samochodów montować spoiler inny niż fabryczny, skoro tamte spoilery już są tak dobrze wkomponowane w aerodynamikę tego samochodu, że one, no myślę, że bardzo dobrze wpływają na jego osiągi ogólne. Zresztą, co ja tam wiem? Ja jestem tylko ludzkiem, który gra w gry wyścigowe, zręcznościowe, a więc... O, proszę, tu mamy jakąś część, mamy kolejnego bączka do zaliczenia. Sporo ostatnimi czasy udaje mi się zaliczać tych bączków.
Czy to źle, czy to dobrze? Ocencie sami. Warto też odkrywać te rzeczy. Nie wiem, co daje robienie tych bączków. To są takie znajdźki w tej grze. Natomiast tutaj jest kolejna ukryta część, unikalna. A to już, jak się domyślacie, warto znajdować. Nie wiem, ja miałem takie złudne złudzenie. Można tak powiedzieć? Nie można. Miałem takie złudzenie po prostu wcześniej, jak grałem w betę tej gry, że nie ma tutaj takich pobocznych miejsc, gdzie można się schować, a tymczasem tych miejsc jest tutaj naprawdę sporo. Tu mamy możliwość zrobienia sobie zdjęcia. Mogę też wziąć sobie tą kamerę. Ona powinna się tutaj za chwilę jakoś inaczej ustawić, czy mi się tylko zdaje. Nie, mogę wziąć sobie ten... O, właśnie, myk. Mogę sobie zrobić zdjęcie. No, trochę dziwny ten tryb robienia fotek, ale zobacz, teraz ta kamera powinna się zaraz jakoś inaczej ustawić. To jest taka kamera akcji jakby i ona troszeczkę się zmienia, gdy jesteśmy w tym... O, właśnie, właśnie o to chodziło mi. O to zbliżenie takie, widzicie? Można teraz naprawdę fajne zdjęcia porobić. W tych zdjęciach HUD jest wyłączony. Troszeczkę szkoda, że podczas takiej jazdy dowolnej nie można wyłączyć sobie uszkodzeń samochodu. Zresztą powtarzam od początku, gdy tylko gram w tego Need for Speeda. No bo zobaczcie, chciałbym zrobić teraz takie fantastyczne zdjęcie. I musiałbym wejść do garażu, po prostu przeteleportować się tu z powrotem i zrobić mega zdjęcie. Myk. Nie? Te zdjęcia są później. Oj, nie tutaj wyszedłem. Te zdjęcia są później. Myk, tutaj zdjęcia. Moje zdjęcia. I one będą gdzieś sobie tutaj. Nie? Widzicie, że one są już bez HUD-a, bez tych zegarów wszystkich zapisane. Można je opublikować. Nie wiem dokładnie, jak można by je zapisać, tak żeby pojawiły się, powiedzmy, na komputerze. Ale prawdopodobnie istnieje taka możliwość, chociażby poprzez ten zrzut ekranu, który ja sobie teraz robię na komputer przy pomocy mojej nagrywarki, prawda? Jest tutaj kilka takich zdjęć, które sobie porobiłem. Głównie też zupełnie przypadkowo, gdzieś tam nacisnąłem gałkę. Czasami te zdjęcia robią się automatycznie, gdy osiągnę jakieś tam... zrobię jakieś tam osiągnięcie, albo gdy coś znajdę, więc można sobie to później poprzeglądać, prawda? Na dzisiaj to by było tyle z tego NFS-a. Mam nadzieję, że się dużo o nim dowiedzieliście, że spędziliście przede wszystkim miło czas, no bo na tym polega nagrywanie na YouTube'a dla mnie, aby wam po prostu umilić ten czas oglądania, powiedzmy, gameplayów, tak? Bardzo lubię czytać wasze komentarze i przede wszystkim nagrywać dla was, więc mam nadzieję tym bardziej, że się dobrze bawiliście i zrobicie mi tą satysfakcję, jeśli skomentujecie ten film, a szczególnie malowanie Aventadora, które było wątpliwe troszeczkę. Mogę zrobić kolejne zdjęcie. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa.